Cześć! Ostatnio na naszym kanale mogliście zobaczyć film, który pokazywał, jak wygląda montaż oraz wstępna konfiguracja systemu monitoringu IP firmy Hikvision. Dzisiaj pokażemy Wam to samo, ale z wykorzystaniem produktów firmy Dahua. Czyli pokażemy, jak zamontować dysk, jak podłączyć kamerę oraz wstępną konfigurację. Zaczynamy! Pokażemy Wam teraz, jak zamontować dysk w rejestratorze. Odkręcamy kilka śrubek. Mogą znajdować się w różnych miejscach. Wszystkie niezbędne elementy, które są potrzebne do podłączenia dysku, znajdują się w opakowaniu razem z rejestratorem. Dysk twardy montujemy na 4 śrubki. Znajdują się w zestawie razem z rejestratorem. Montujemy je w tych miejscach. Odpowiednio trafiamy, przykręcamy. Po przykręceniu śrubek oraz 5 kabli możemy zamknąć rejestrator i przykręcić śruby. Do podłączenia rejestratora wykorzystamy monitor i kabel HDMI. Wpinamy zasilacz do prądu i do rejestratora. Po chwili powinniśmy otrzymać obraz. Czekamy chwilę, aż się system załaduje. Pierwszy etap to wybranie języka i kraju. Next. Zapoznajemy się z licencją. To jest etap, w którym nadajemy hasło. Hasło to będzie potrzebne nam w dalszym etapie do logowania się na rejestrator oraz do wprowadzania zmian. Więc jest istotne, żebyśmy to hasło zapamiętali i żebyśmy go nie zgubili. Możemy tutaj dać wskazówkę, ale też możemy to miejsce zostawić. Klikamy dalej. Na tym etapie ustawiamy wzór, który pozwoli nam na szybkie odblokowywanie. Trzeci już etap to możliwość ustawienia maila, który pozwoli nam na uzyskanie hasła w razie, gdybyśmy hasła zapomnieli, oraz kilku pytań bezpieczeństwa, które też nam pozwolą w razie, gdybyśmy zapomnieli hasła, na wejście do rejestratora. My w tej chwili hasła poprzez maila nie wpisujemy. Warto, żebyście Wy to zrobili. Tak samo, jeżeli chodzi o pytania pomocnicze, warto je ustawić. My na tą chwilę z tego rezygnujemy. Tu jest opcja automatycznej aktualizacji, czyli system, jeżeli oczywiście będzie podłączony do internetu, będzie sam sprawdzał, czy wyszły nowe aktualizacje do rejestratora. Na tą chwilę odznaczamy. Tutaj możemy nadać nazwę urządzenia, zmienić język oraz też kliknąć synchronizację urządzenia. Klikamy dalej. Czas systemowy, data, godzina, tu w tym etapie możemy to ustawić. Zostawiamy na razie tak jak jest. Tutaj mamy internet, możemy oczywiście kablem wpiąć do rejestratora źródło internetu. Klikamy dalej. Tutaj mamy kody QR, które możemy użyć do pobrania aplikacji. Możemy to zrobić teraz lub w późniejszym czasie. Na tym etapie, jeżeli kamera zostanie podłączona, powinna ona nam się wyświetlić na liście, tak abyśmy mogli ją dodać. Możemy teraz kamerę podłączyć. Mamy tutaj rejestrator zbudowanym
switchem POE, więc podpinamy kamerę bezpośrednio do rejestratora. Zaznaczamy naszą kamerę, klikamy dodaj. I kamera wskakuje nam do rejestratora. Klikamy dalej. Tutaj mamy informację o jakby 7 dni w tygodniu. Możemy sobie poustawiać opcję nagrywania. Kończymy. Po prawidłowym dodaniu, aktywacji kamery automatycznie wyświetla nam się obraz. Na tym rejestratorze jest on czterokanałowy. Możemy dodać maksymalnie 4 kamery w systemie IP. Jeżeli chodzi o funkcje, z których możemy skorzystać, mamy tutaj opcję wyszukaj, opcję tutaj sztucznej inteligencji, alarmy, jeżeli zostaną one ustawione, kopie zapasowe, konserwacje oraz opcje wyświetlania, a także tutaj konto, gdzie możemy zmienić hasła, dodać nowe grupy. Opcje systemowe. Opcje, które wcześniej już też widzieliśmy, typu data, godzina, nazwa. Harmonogram nagrywania możemy też w tym momencie ustawić. Tryby nagrywania. Widzimy też pojemność dysku, jaka nam została i jaka jest też całkowita. Jeżeli chodzi o dodawanie kolejnych kamer, gdybyśmy chcieli w przyszłości dodać drugą, trzecią i czwartą, to jak w tym przypadku, opcje kamery. Szukamy jej na liście i tak jak wcześniej, dodajemy po prostu ją do urządzenia. Są też tutaj opcje obrazu, jasność, kontrast oraz funkcje tutaj poprawiające obraz na kamerze. Nazwa kamery. Myślę, że są takie podstawowe, początkowe, które mogą się przydać przy pierwszym uruchomieniu. Oczywiście warto by było poświęcić dłuższą chwilę i samemu ustawić monitoring pod swoje preferencje. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał, że ułatwi Wam Waszą konfigurację i montaż systemu, który możecie u nas zakupić. Jeżeli chodzi o sprzęt, który wykorzystaliśmy do tego filmu, linki znajdziecie poniżej. Jeżeli chodzi o aplikację, to mamy w planach przygotowanie osobnego filmu, który pokaże Wam krok po kroku, jak tą aplikację aktywować i ustawić, żebyście mogli z niej bezproblemowo korzystać. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek tematy albo problemy, które chcielibyście, żebyśmy Wam pomogli rozwiązać, przygotowując właśnie film, śmiało piszcie lub dzwońcie lub zostawiajcie komentarz pod filmem. Chętnie dla Was go nagramy, a nam pozwoli się dalej rozwijać. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.